Artykuł 38. Faul dyskwalifikujący. Definicja. Faul dyskwalifikujący to rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub osoby z personelu ławki drużyny. Trener, który otrzyma faul dyskwalifikujący, zostanie zastąpiony przez asystenta trenera wpisanego do protokołu meczu. Jeżeli asystenta trenera nie wpisano do protokołu, trenera zastąpi kapitan. Kara. Faul dyskwalifikujący zapisuje się winnemu. Gdy na podstawie odpowiedniego artykułu niniejszych przepisów winny zostaje zdyskwalifikowany, musi udać się do szatni swojej drużyny i pozostać w niej do końca meczu lub, jeżeli będzie wolał, opuścić budynek. Rzut wolny zostaje przyznany, rzuty wolne zostają przyznane. Dowolnemu przeciwnikowi wyznaczonemu przez swojego trenera w sytuacji faula niezwiązanego z zetknięciem osobistym, zawodnikowi faulowanemu w sytuacji faula związanego z zetknięciem osobistym. Po czym nastąpi? Wprowadzenie piłki na przedłużeniu linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego, rzut sędziowski w kole środkowym na rozpoczęcie pierwszej kwarty meczu. Liczba przyznanych rzutów wolnych powinna być następująca. Jeżeli faul nie jest związany z kontaktem osobistym, dwa rzuty wolne. Jeżeli faul popełniono na zawodniku niebędącym w akcji rzutowej, dwa rzuty wolne. Jeżeli faul popełniono na zawodniku będącym w akcji rzutowej ażut rzut jest celny i punkty zostają zaliczone, dodatkowo jeden rzut wolny. Jeżeli faul popełniono na zawodniku będącym w akcji rzutowej a rzut jest niecelny, dwa lub trzy rzuty wolne.